Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Uśmiecham się od ucha do ucha, ponieważ od kilku dni jestem szczęśliwą posiadaczką konta liczącego ponad 1000 subskrypcji. Dziękuję, to dzięki Wam. Bardzo się cieszę, że lubicie do mnie zaglądać, że oglądacie moje filmy, że je komentujecie, lajkujecie i zostawiacie własne subskrypcje. Super, bardzo Wam dziękuję. Bardzo chciałam osiągnąć 1000 subów na koniec roku, ponieważ zaczęłam nagrywać tak na poważnie w styczniu tego roku i tak sobie właśnie wymarzyłam, że byłoby cudownie, gdyby przed końcem roku udało mi się zebrać 1000 obserwatorów. I jest. Dziękuję bardzo. W związku z tymi moimi marzeniami, które miałam, wymyśliłam też sobie w międzyczasie, że w podziękowaniu za Wasze zaangażowanie, za Waszą motywację, pokażę Wam wycinki z filmów, które zostały usunięte. Zostały usunięte, ponieważ no coś mi tam ewidentnie w nich nie wyszło. Są to takie różne moje wpadki językowe, sklerotyczne, momenty, kiedy uciekały mi myśli. Mam nadzieję, że sprawię Wam przyjemność, że trochę się pośmiejecie ze mną i ze mnie również. Nie przeszkadza mi to, specjalnie Wam to daję, aby Wam osłodzić trochę te ciemne ostatnie dni roku. I mam nadzieję, że dzięki temu również będziecie chcieli ze mną zostać dłużej, jeszcze na kolejny rok, bo nie zamierzam zamykać kanału. Nagrywanie sprawia mi coraz większą przyjemność. Robię to na coraz większym luzie, już aż tak bardzo się nie stresuję, chociaż wciąż się trochę jeszcze stresuję, kiedy stoję przed kamerą. Zapraszam więc Was do oglądania moich zabawnych wpadek i komentujcie. Mówcie, czy Wam się to podobało, czy nie, czy dalej mam zbierać takie wycinki kompromitujące, żeby Wam pokazać na przykład przy okazji 2000 obserwatorów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, miłej zabawy, pa, pa, pa! Otóż zaginął chłopak tego nastolatka. Sigrid była przez wiele lat dziewczyną córki. Po prostu brakuje mu ręki. Być może uda mi się odczarować złą opinię o polskich służbach, polskiej policji, która ostatnio niestety bla 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 pierdole. Jeszcze raz. To jest książka pod tytułem Sromotny przegryw Adrianny Alksnin. Powstają kolejne książki z bohaterem Arsenem Lipem. Tutaj mamy podtytuł Tajemnica Pereł Lady jakieś tam. Gerland, przepraszam, Lady Gerland. Pierwsza z nich to Sznurówki, a druga to nie pamiętam jaki ma tytuł. Słuchają tego, o czym mówi się w radiu. A w radiu opowiadają o próbach przekroczenia granicy przez dzieci, które... Król i królowa zakazują używania w całym królestwie czegoś tam, kołowrotków. Zakazują używania kołowrotków. I w ten sposób pomaga policji złapać kogoś tam. Pamiętacie zapewne, że kiedy pokazywałam Wam jedną z moich półek, pokazywałam tam książkę, która nazywała się... Znowu zapomniałam. W drugiej części, tej tutaj, którą mam w ręce, Weź ostatni oddech, taki jest podtytuł tej książki, opowiada...
więc pokładam duże nadzieje. Poza tym bardzo lubię tę aktorkę. Jest to zawsze dla nich coś niezrozumiałego i coś, co próbują zgnębić, zgłębić.